Oba zaraz uruchomię i zobaczycie, jak wygląda w nich oprogramowanie. Przydałyby się baterie. Cześć moi drodzy, w tym odcinku wrócimy do rejestratorów audio. Mówię rejestratorów, bo mam takie rejestratory 2. Tego kiedyś na live próbowałem naprawić, diagnozować i się okazało, że jakby cała przygoda wówczas była totalnie błędna, ponieważ ja szukałem jakichś uszkodzonych układów, starałem się coś z tym zrobić i to jakby nie przyniosło żadnego efektu. Wydawało mi się, że zdiagnozowałem jakieś tam uszkodzenie, uszkodzone układy, jakieś kontrolery USB. Tak nie było. Ten rejestrator miał uszkodzony firmware. Odpaliłem to urządzenie, ale tutaj ciekawostka, na firmware'ze od modelu niższego, bo ten rejestrator, jak sami widzicie, to H4N Pro, a ten H4N. Teoretycznie wiele się nie różnią, ale jednak się różnią. Ten ma lepsze tam jakieś zastosowane elementy w torach audio, coś tam jeszcze, ale firmware jest kompatybilny. Po prostu na pałę przełożyłem układ pamięci z tego modelu i ten się uruchomił. I oba mają taki sam firmware. Jakiś czas temu dostałem oryginalny firmware od tego modelu, więc chciałem wrócić do pierwotnego oprogramowania, które być powinno w tym urządzeniu. I w tym odcinku to zrobimy. Wymienimy po prostu firmware na właściwy dla danego modelu. A jeżeli czas pozwoli, to może uda się wrzucić do tego modelu firmware z wyższego modelu. Bo skoro odwrotnie zadziałało, to może tego trochę zhakujemy i dodamy mu jakąś funkcję, która coś ciekawego przyniesie. Zapraszam do oglądania. Mamy nasze dwa rejestratory. Uruchommy je, żebyście zobaczyli, jak wygląda soft tych urządzeń obu. Jak widzicie, wersje były takie same. Zachowują się dokładnie tak samo. Zobaczmy, co tutaj można wyczytać na temat tych urządzeń. Oba mają takie samo oprogramowanie z modelu H4N. Doprowadzimy do tego, żeby w modelu H4N Pro było oprogramowanie właściwe dla danego modelu. Co trzeba zrobić? Trzeba wyciągnąć pamięć flash z tego urządzenia i ją zaprogramować na zewnętrznym programatorze. Zawartość pamięci mam, możemy zaczynać. Są tutaj trzy zaślepki. To jest nasza płyta, a pamięć jest tutaj, pod soketem karty SD. Czyli trzeba odlutować soket na karty SD. Rozlutu soketu karty SD dokonamy z użyciem podgrzewacza. Nasz soket jest w tym miejscu. Pamięć już mamy, trzeba ją przygotować do zaprogramowania. Tak wygląda nasz układ po wylutowaniu. Jest tam trochę cyny, którą należy czyścić. Układ mamy w podstawce.
podstawka jest w programatorze. Trzeba wybrać oznaczenie układu. Układ CFEON29LV160BT. Taki układ mamy. Podstawka TSOP48, czyli dokładnie taka. Oprogramowanie programatora wczytało sobie algorytm i tak dalej. Patrzymy, czy układ się... Układ czyta się. Nie zapisujemy tego, bo to nie jest potrzebne. Otwieramy nasz plik. Plik z dumpem. I zapisujemy układ. Programator znowu czyści nam układ. Następuje zapis. Zapisane poprawnie. Program zweryfikował zawartość układu. Można przystąpić do lutowania. Okej, układ mamy wlutowany. Ja nie będę jeszcze lutował soketu. Sprawdzę, czy to się uruchamia. I dopiero wtedy, jeżeli poprawnie się uruchomi, wlutuję soket na kartę SD. Czynność składania przeprowadzamy odwrotnie do czynności rozkładania tego urządzenia. I zobaczmy, co się stanie. Wow. Wersja 1.10. Jesteśmy w menu i patrzymy, co tutaj jest w systemie. Zmieniła się wersja. System 1.10, boot 1.0. Układ siadł poprawnie, sprzęt się uruchomił. Można zatem kończyć. Czyli lutujemy slot karty SD. Teraz sprawdźmy, czy przebieg lutowania był poprawny. Jak widzimy, nie do końca, więc trzeba będzie to poprawić ręcznie. Polutowane, można zabierać się za złożenie całości i dobrą zabawę.
Ten rejestrator ma taką wadę, że przy pojemnej karcie SD długo się uruchamia. Jest uruchomiony. Karta jest widoczna. W sensie widzicie, jest możliwy zapis wideo. Jesteście ciekawi, jak brzmi taki rejestrator? To jest test nagrania z rejestratora, który właśnie naprawiłem. Tak to brzmi. Wiecie co? Bawiłem się oprogramowaniem i tak dalej. I tak na początku wydawało mi się, że mikser to jest funkcja, która różni oba te urządzenia. Tak teraz wydaje mi się, że te firmware'y, te oprogramowania i tak dalej są dokładnie takie same. Nie zauważyłem żadnych różnic. Tu też można było załączyć mikser. Czy ktoś może mi powiedzieć, czym te urządzenia się różnią? Tak, jeżeli chodzi o oprogramowanie wewnętrzne, czy to jest to samo, a różni się tylko obudową, kolorem i paroma detalami? Bo takie odniosłem wrażenie. I naprawdę wydaje mi się, że dużej różnicy nie ma, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Więc kupa zajebistej, nikomu niepotrzebnej roboty. Ciekawa sprawa. Napiszcie mi w komentarzach na ten temat. Jestem bardzo zaintrygowany. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.